kończąc już wizytę u Marcina, chcieliśmy się jeszcze wspólnie, i ja, i Marcin, odnieść do sprawy, bardzo głośnej sprawy przed kilku miesięcy, wilków z Brzozowa. Ponieważ Marcin, wykonując zawód prokuratora, jednocześnie jest myśliwym, ale tu akurat dotyczyło to jego funkcji zawodowej, on tą sprawę jakby poruszył, więc w związku z tym potem została tak praktycznie wywołana cała afera w Polsce na temat wilków, ochrony wilków, zagrożenia, ale tutaj Marcin był bohaterem tej, jakby takim mówię, no bohaterem tej całej sprawy. I prosiłem właśnie dzisiaj, już kończąc ten nasz pobyt, Marcina, żeby się bezpośrednio do tego odniósł. Także Marcin, bardzo cię proszę, byś powiedział kilka słów z twojego punktu widzenia. Słuchaj, więc sprawa tak naprawdę... Ja nigdy się nie spodziewałem, że sprawa może przybrać taki obrót. Wykonując normalne obowiązki służbowe, pełniąc dyżur, dostałem informację o takim zdarzeniu, które no, na pierwszy rzut oka wydawało mi się mało prawdopodobne, ponieważ od dziecka jestem związany z przyrodą, z lasem i wiem, że ataki wilków na ludzi to zjawisko naprawdę bardzo wyjątkowe, bezprecedensowe. I tak naprawdę na początku powątpiewałem w to, czy faktycznie mogło do czegoś takiego dojść, no ale natychmiast tą informację zweryfikowałem, ponieważ no, nie wyobrażam sobie, że mógłbym zlekceważyć taki komunikat, zresztą, że to nie był komunikat, który ja gdzieś przeczytałem, tylko osobiście jako człowiek pełniący dyżur otrzymałem. W mojej ocenie mogło to być zdarzenie, które zagrażało życiu i zdrowiu ludzi, i zdarzenie, którego konsekwencją mogły być ewentualne w przyszłości podobne zdarzenia, podobne ataki. Dlatego wykonałem w mojej ocenie wszystkie obowiązki swoje prawidłowo. Powiadomiłem przede wszystkim, oczywiście korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, powiadomiłem właściwe organy, czyli Dyrekcję Ochrony Środowiska, Dyrekcję Lasów Państwowych, powiadomiłem starostwo, ponieważ w każdym starostwie działa Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, której notabene ja też jestem członkiem, więc nie wyobrażałem sobie zamieść tej sprawy pod dywan, ponieważ no, konsekwencje mogłyby być opłakane, biorąc pod uwagę, że działo się to w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka dla chorych dzieci prowadzonych przez Caritas, mając wcześniej sygnały od wielu osób, że wilki te widziane w okolicach Brzozowa zachowują się w sposób absolutnie anormalny, że nie boją się samochodów, że obserwują samochody, że chodzą w biały dzień między domami, że zabierają psy. Miałem takie uzasadnione podejrzenie, że no, mogło faktycznie dojść do takiego zdarzenia i mogło ono generować poważne problemy w przyszłości. Moja wypowiedź udzielona Polskiej Agencji Prasowej była wypowiedzią bardzo lakoniczną, ale i merytoryczną. Tam nie zostało powiedziane nic naprawdę takiego, co mogłoby wywołać w mojej ocenie jakiekolwiek podejrzenia. No, w mojej ocenie jedynym kryterium, jakim ja się kierowałem wtedy, i to też nie, bo może tutaj słowo takie, że ja to nagłośniłem, ja tutaj nie było, że tak powiem, chęci jakiejś zrobienia afery, sensacji. W rozmowie z urzędnikami stwierdziliśmy, że trzeba poinformować jak najszybciej, jak największe grono, przede wszystkim społeczności tutaj lokalnej, żeby ludzie zwracali uwagę, żeby uważali. Nadchodziła wiosna, wiadomo, jest to czas, kiedy ludzie coraz częściej wybierają się na spacery do lasu, żeby uważać, bo może coś takiego zdarzyć się w przyszłości. I tutaj nikt nie było niczym zamiarem rozkręcania jakichś afer i tak dalej. Problem zaczął się tak naprawdę wtedy, kiedy przyjechała specjalna komisja i w obecności przedstawicieli tej komisji wilki normalnie w biały dzień w trakcie pracy pilarzy, w trakcie... Się okrążyły, nie? Tak, przyszły normalnie. Pracownicy Dyrekcji Ochrony Środowiska zbliżyli się dosłownie na 10-15 metrów do jednego z tych wilków, on nie wykazywał absolutnie żadnego strachu. No i decyzją tak naprawdę ludzi, którzy znają się zawodowo na przyrodzie, którzy znają biologię tych zwierząt, wiedzą jak te zwierzęta się zachowują, podjęli w mojej ocenie bardzo słuszną decyzję i tutaj bardzo mądre słowa pana burmistrza Brzozowa, że chociaż raz stało się tak, że mądry był Polak przed szkodą.
w mojej ocenie nie było naprawdę na co czekać, bo mogliśmy czekać tylko i wyłącznie na jakąś tragedię. Bo gdyby to były osoby, które nie posiadały ze sobą takich narzędzi jak piły, gdyby to nie byli zdrowi, dorośli mężczyźni, to naprawdę mogło się to skończyć wszystko bardzo źle. Ja tutaj absolutnie też nie twierdzę, bo tam niektórzy zarzucają, że nie było ataku, że nie weszły w bezpośrednie zwarcie. No dla mnie to jest jakiś absurd po prostu, mówienie takich głupot. No jak nie było ataku, kiedy dzikie zwierzęta podchodzą, faktycznie nie rzuciły się tam, nikomu nie odgryziono ręki, nie odgryziono nogi, ale czy my mieliśmy czekać na to, żeby doszło do jakiejś tragedii i dopiero wtedy wydawać decyzję? No nie, wilków na naszym terenie jest naprawdę sporo, ta populacja cały czas się powiększa. Obecność tutaj wilków jest też niczym nadzwyczajnym. To jest taka szerokość geograficzna, że wilki były, są i pewnie będą. Natomiast musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zwierzę, które jest częścią naszego dziedzictwa przyrodniczego, ma zawładnąć tutaj nami, naszymi umysłami. Jedynym godnym uwagi wilk. Tak, w jaki sposób my mamy podchodzić do ochrony wilka? Czy możemy pozwolić na to, żeby no, one biegały nam między domami, biegały w dzień, biegały w nocy, zabierały psy? To są naprawdę trudne pytania, nad którymi powinni się pochylić specjaliści, bo po tej sprawie tak naprawdę odezwało się i do mnie, i do innych organów wiele osób z przekazami o tym, co tak naprawdę się dzieje. Do tej pory jakby było to zjawisko bagatelizowane, natomiast no, wywołało to zdarzenie z Brzozowa wywołało taką naprawdę lawinę informacji, doniesień o tym, że wilki dokazują nie tylko u nas na Podkarpaciu, ale no, praktycznie problem z nimi występuje już na terytorium całej Polski. Mówiąc o tym, że Marcin to nagłośnił, to znaczy no, jakby firmował swoją twarzą, nie mówię o jakiejś sensacji, tylko to, co powiedział Marcin, o realnym zagrożeniu. I teraz w związku z tym, ponieważ Marcin to poruszył, wylała się na niego fala nienawiści, fala hejtu, dosłownie fala jakiegoś, no to trudno w ogóle to określić, te wyzwiska, te groźby w stosunku do jego rodziny. Myśmy nawet w naszym programie, to ja to też poruszałem, tak jak mówiłem na początku, że mieliśmy apele, jakieś wsparcie do Marcina, Marcin, mówię raz jeszcze, poradził sobie, ale naprawdę to, co przeżył, to trudno sobie wyobrazić. Wszyscy praktycznie teraz używają Facebooków, nie Facebooków, więc wystarczą jakieś dwa negatywne wpisy i już ludzie się przejmują. A tu był ocean, po prostu ocean nienawiści. Więc chciałbym też, żeby Marcin powiedział trochę o tym, bo to jest część twojego życia. No niestety tak się stało. No jest to jakby wpisane w ryzyko zawodowe, w to, co robię, więc trzeba się liczyć z pewnymi negatywnymi zachowaniami. Ale tutaj tak naprawdę to przebrało jakąkolwiek rozsądną miarę. To, co się wydarzyło po publikacji niektórych artykułów, to, co się wydarzyło, no niestety, po dosyć niefortunnej wypowiedzi mojego przełożonego, to naprawdę, to był jeden wielki skandal. Tyle obelg, tyle nieprawdziwych informacji i przede wszystkim gróźb. Dostałem wiele gróźb i to naprawdę bardzo poważnych, gróźb pozbawienia życia mnie, członków mojej rodziny, dzieci. Zniszczenia mienia, że to naprawdę ja wykonując taki zawód byłem może nie tyle przerażony, co zaskoczony, że takie zjawisko może wywołać taką falę nienawiści. To pokazuje, jak niestety organizacje, tak naprawdę pseudoekologiczne, manipulują informacją, jak manipulują przekazem i jak łatwo manipulować ludźmi i doprowadzać ich do takich sytuacji, że są gotowi na publiczne... No lincz po prostu. Tak, na publiczne lincz. Znieważania, wyzywania, grożenia. To jest niesamowite. A słuchaj, a tym bardziej, że to nie ty wydałeś decyzję, bo nie masz takiego prawa, ani nie jesteś władny wydać decyzji co do odstrzału. Podjął to dyrektor ochrony regionalnej ochrony środowiska. To chyba nawet główny dyrektor. Czyli nawet główny, ale po prostu tu działa automat, myśliwy zbrodniarz. Więc połączono, bardzo szybko znaleziono na informację, że Marcin oprócz tego, że jest prokuratorem, jest myśliwym i to już była tak zwana woda na młyn. To jest właśnie dramatyczna sytuacja, że ludzie, którzy bardzo często mienią się obrońcami i praw człowieka, i wolności, swobód konstytucyjnych,
tak naprawdę skreślają człowieka już na samym początku, jeśli dochodzi do tego, że to jest myśliwy, to na pewno to jest dewiant, psychopata. Tutaj stworzono taką historię, że żonny krwi, wilczej prokurator, uknął spisek razem z pijakami, prostakami, pilarzami, oni mieli to wymyśleć. No taką i z wilkami musiałeś się porozumieć. I wymyślili historię, że one zaatakowały tych ludzi w lesie, żeby dostać odstrzał, żeby móc sobie zabić te wilki. No to po prostu absurdalna historia, w ogóle nie poparta faktami. Także to, co tutaj się wydarzyło, niestety doszło też do bardzo przykrego incydentu. Musiała tutaj u mnie pod domem interweniować policja. No, to, co się wydarzyło po publikacji tych nieprawdziwych informacji, naprawdę poszło zdecydowanie za daleko. W tym miejscu, jeżeli mogę skorzystać z okazji, chciałbym podziękować instytucjom i nie tylko naszemu Związkowi Łowieckiemu, który też zaoferował błyskawicznie wsparcie. Chciałbym też, korzystając z okazji, podziękować Instytutowi Analiz Środowiskowych. Tutaj koledzy też natychmiast, widząc co się dzieje w internecie, co ludzie wypisują, jak się zachowują, też zaoferowali mi natychmiast wsparcie. No ja jako zawodowiec w tej dziedzinie nie skorzystałem, ponieważ no, uznałem, że poradzę sobie w tym zakresie własnymi środkami, ale mówię, jest to bardzo pozytywne. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam Was serdecznie za to, że koledzy po prostu dostrzegli ten problem, za to, za wsparcie, za chęć pomocy. I to chcieliśmy po prostu powiedzieć, to jest takie wyjaśnienie właśnie z samego źródła, czyli od samego bohatera tego wydarzenia, no bohatera. Bo to naprawdę no, wziął to wszystko na tak zwaną klatę na siebie, Marcin. Ale w tym wszystkim, ja mówię, w tym wszystkim najśmieszniejsze, najtragiczniejsze jest to, że ci ludzie, tak jak Marcin wspomniał, im absolutnie, ci tak zwani obrońcy przyrody, im absolutnie nie zależy na żadnych wilkach, na niczym. Tam chodzi tylko o pieniądze. Przekaż, a to jest te hasełka, co mi się bardzo podobają. Zaadoptuj wilczycę jakąś tam franię, pomóż wilkowi Stefanowi i na tym przekaż 1% podatku. Na tym to polega. Czy kiedykolwiek widzieliście w lesie, jak są jakieś wydarzenia tragiczne, czy sprzątanie śmieci kogoś z tych organizacji? Nigdy, nigdy. Oni tylko żyją medialnie, a najlepsze jest to jeszcze, że oni są bohaterami z tak zwanymi zbiorowymi. Kryją się za jakimiś tam nikami, a jak już się coś dzieje, to szybciutko się wycofują. No jest to jakiś znak czasu i ja tak naprawdę, mając na uwadze mój przykład, szczerze współczuję, naprawdę szczerze współczuję kolegom myśliwym, koleżankom, jeżeli ich dotykają takie rzeczy, bo ja mam taką, że tak powiem, wrodzoną i zawodową odporność na pewnego rodzaju zjawiska i jakby jestem z tym oswojony. Natomiast potrafię sobie teraz wyobrazić, co mogą czuć osoby, które żyją normalnym życiem, są niezwiązane, tak jak ja, zawodowo z przestępczością, z takim szeroko pojętym złem. Potrafię sobie wyobrazić, co oni przeżywają i jak bardzo to może być dla nich stresujące. Także warto, słuchajcie, warto się jakoś wspierać, naprawdę. Jest nas kilkadziesiąt, te 130 tysięcy teoretycznie, ale w takich sytuacjach warto właśnie się wspierać. Warto, żebyśmy jeden drugiemu pomagali, a to, co teraz przed chwilą, to, co słyszeliście, to nie jest po to, żeby wywołać jakąś sensację, że akurat tu, czy ja, bo mam tutaj kolegę prokuratora, absolutnie nie. To jest po prostu fakt, który może spotkać każdego z nas, a to, że akurat trafiło na Marcina, jak on powiedział, on ma grubą skórę, więc dał sobie radę. Ale najgorsze jest to, że no wielu ludzi przez to, przez taki hejt, nagonkę na myśliwych, no niestety ukrywa się, boi się w ogóle przyznać, wstydzą się tego, że są myśliwymi. I tak się dzieje, ale my robimy wszystko, żeby tak się nie działo, dlatego robimy te programy, dlatego Marcin występuje, popatrzcie, poluje, ma psy, zawsze z otwartą przyłbicą i to jest bardzo cenne. Marcin, wielkie dzięki.